po co? Ty nie ogarniam nic z tego pokera. Teraz masz dwie pary. Możesz sobie wymienić te, co nie są parami. Czekaj, który to był ten full? Trójka i para, no. Ty, no to poczekaj. To przecież jest duża szansa, że dostaniemy albo trójkę, albo tego jopasa, nie? I będzie full. Wypieprzę to. Jest duża szansa, że będzie ten, jopen. Nie? Odrzuć. Kurde, nie ma. Spartiatik! Dobra, test gierki widzowie nowej. Nocny test. Prędkość gry 2, a to się potem, na razie tak zostawmy. Czego nie widzicie? Czemu w opcji? A! Kamerka może być tu? Witam Jolku, witam. Siema Mega Joint Apollo 15, ja ciebie też witam. Jeszcze 20 minut do playoffów, meczyk wreszcie, elo? Jakich playoffów? Lewy górny. Eneba może być tu, tak? Witam, witam. Dobra, zagrajmy. No, na testa się zagra jedną grę i zobaczy, o co w ogóle tu chodzi. Wybierz jedną kartę. I co? Witaj, jestem Jimbo. Będę pomagać ci w nauce gry. Twoim celem jest zdobywanie żetonów w celu pokonania przeszkadzajki przeciwnika. Tutaj mamy przeszkadzajkę, mała w ciemno, której pokonanie wymaga jedynie zdobycia 300 żetonów. Mała ciemna? Wybierz przeszkadzajkę mała w ciemno, aby rozpocząć rundkę. Czaj, w lewym górnym coś jest. A nie, to jest tylko cel gry. To mogę zakrywać. Przecież nie, mogę lepiej. Czaj, te karty lepiej. Tam gdzie byłem zostawię, bo tu są tylko karty w lewym dolnym. Wszystkie moje widać. Chyba, że będzie ich więcej. Po co angielskie? Żetony zdobywasz poprzez zagrywanie układów pokerowych? Shop? On się przestawi. Każdy układ pokerowy pozwala wygrać kwotę bazową rzet pomnożoną przez dany mnożnik. Zapoznaj się z układami pokerowymi. Czym? Poker, kareta. Muszą być cztery takie same. Full. Trójka i para to full. Kolor. Pięć taki sam kolor. Street. Pięć kart z rzędu. A, 7, 8, 9, 10. Nie. Ten. Trzy karty tej samej rangi. Trójka, dwie pary, para. Wysoka kareta. Ej, wysoka kareta jest mocniejsza niż kareta, nie? To o co tu chodzi? Wysoka karta było? A. Nieważne. Jeśli zagrywana ręka nie odpowiada powyższym rękom, punkty zdobywa się tylko kartami o najwyższej randze. Karty pozwalają też zdobyć pewną ilość żetonów. Najedź kursorem. Dycha, dycha, 9, 7, 5, 2. Ok. Król piki. Wybierz do 5 kart, aby zagrać się dziś. Czaj, wybrać mogę? To ja sobie mogę z bomby pary dać i tak dalej. Tak? Ty, patrz, król, dama, ten, walet, 9 i dychy brakuje. Żeby było od największego do najmniejszego, robimy to? Ale jaka szansa, że da dychę? Dawaj. Najwyżej będzie para. Łatwo się tak mówi? No co ty gadasz?
Przecież to easy chyba, czy nie? Znacie się na pokerze coś? Ja nie. Oglądałem kiedyś Jamesa Bonda jedynie. Ty, tamte... O ja pierdzielę. Tamte oddałem. Nie, dobrze. A nie, dobrze, dostałem za to punkty, mam 56. Ale mogłem zostawić i miałbym karetę. Czyli ja daję teraz karty jakby. Ja pierdzielę, dobra. Możesz kliknąć odrzuć? Aby odrzucić do 5 wybranych kart w celu uzyskania jeszcze silniejszych układów ręki. Klikamy odrzuć. Ale masz tak. 7, 6, 5. Ty, brakuje jednego. Ty, a mogę dać po prostu dwie? Czy ja muszę zawsze 5, żeby w ogóle zagrać? A teraz odrzucam. Czekaj. To odrzućmy jedną siódemkę i będzie tak. 8, 7, 6, 5. Odrzućmy te 3. No jedną siódemkę wyrzucę. Jobka wezmę, bo może być 9, 10. Będę miał to samo. No ale jak? To tylko te dwie? Tylko dwójkę? Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Czwórki potrzebuję tylko. Dobranoc, Queen, to trzymaj się. Dobranoc. Dobra, dwójkę i trójkę wywalam. I co, tego brudasa wywalić? Czy jak? A jakby dało dychę dziewiątkę teraz, to wpieprzyliśmy. Dało dychę, ale dziewiątki nie dało, okej. Okay. Masz do dyspozycji jedynie ograniczoną ilość układów ręki i zrzutek na rundę? No bądź 300 zanim skończyć się układy ręki. A ile mam tych układów? Dobra, czyli tak. 3 siódemki, trójka. Ej, a to nie jest ta kareta? Jak to się nazywało? To full. Full, mamy fulla. Jest full. A mogę więcej wpieprzyć? Nie, mogę 5 max. Dobra, dajemy fulla, dobra? I zagraj. Ty, i to razy 4 będzie? Ty, już mamy te punkty. O ja pierdzielę. Win już. Wypłata $5. Ty, i co? Świetnie, teraz gdy opływasz w force, możesz kupić nowe karty. Ty, opening? To jedno z 150 jokerów, które możesz dodać do podejścia. Każdy joker daje inny efekt. O kurde. Ten dodaje mnożnik plus 4. To jest pasyw? 5 jokerów jednocześnie. Kup teraz to. Ulepsza dwie wybrane karty do karta mnożnikowa. To karta tarota, która jest zużywana. Ta pozwoli ci ulepszyć twoje karty rozgrywające. Nie pozbywaj się jej, co? A, to jest pasyw chyba. Jeśli zgromadzisz ich wystarczająco dużo, możesz kupić kupon. Kupon to pasywne ulepszenie. A, to jest pasyw. Sprawdź także obie paczki, ale mnie nie stać. Dobra, następna runda. Teraz trzeba dużego ciemnego pokonać.
Joker to pasyw, a te po prawej możesz użyć raz, okej. Dobra, duży ciemny leci na deski. Jest jeszcze hak. Należy jednak uważać na przeszkadzajki bossów. Ma on zdolność do pokonania, której trzeba mieć dobry plan. Odrzuć wielocowe karty za rozgrywaną rękę. Ma boss. Hak. Dobra, na razie to. Gramy. Runda druga. Kiedy zdobędziesz więcej kart, pamiętaj, że możesz zmienić ich położenie. Jokery wyzwalane są w kolejności od lewej do prawej. Ale kiedy to użyć? To mi da mnożnik razy 4? Muzyka z gry wyłącza? Jest jakaś? Ja nic nie słyszę. Wybierz do dwóch kart z twojej ręki, naciśnij przycisk użyj na karcie tarota. Ty, 2, 3, 4, 5. Prawie mamy ten. Ale ja muszę to użyć chyba. Teraz każą mi. Ulepszaj największe. Dobra, użyję tego najpierw na test. To mi daje 10 razy 2? I co to dało? I to tyle? Ty, a co my musimy, że tego fulla mieć? To jest full? Nie, full to było co? Trójka i para? Czekaj. To wywalę. 2, 3, 4, 5. Czekaj, tylko siódemkę wypieprzyć? Czemu wywalić 5, 4, 2? Po co? Ty, nie ogarniam nic z tego pokera. Teraz masz dwie pary. Możesz sobie wymienić te, co nie są parami. Czekaj, który to był ten full? Trójka i para, no. Ty, no to poczekaj. To przecież jest duża szansa, że dostaniemy albo trójkę, albo tego jopasa, nie? I będzie full. Wypieprzę to. Jest duża szansa, że będzie ten, jopen. Nie? Odrzuć. Kurde, nie ma. Ty, raz, dwa, trzy. A as to jest jako co? As jest ponad królem? Jeszcze trzy razy mogę zrzucić? A gdzie? A jest, zrzutki jest, no. O kurde, ciężko. Trzeba 450. Ale czekaj, as by się liczył na przykład, jakbym wziął ten? Do czego się liczy as? Do tego, poczekaj. Które to było? O, do tego streeta się będzie liczył as? Czy nie? Czekaj, ale możemy jeszcze spróbować. Wypieprzę to i to. Nie, bo dychę brakuje. Kurde, ty, ciężkie to jest. Dobra. Zostawię, nie wiem, zostawić asa, bo możliwe, że dychę da. Ty, może wypieprzę. Ale czekaj. Jak teraz dam tą parę, ile razy mogę dać, wystawić karty, które zagram? Też to cztery? To jest wystawienie? Ale tego nie chcę ich grać.
Bo to gówno z tego jest tak naprawdę, zobacz. Czekaj, czekaj, no ciężko. Dobra, poczekaj. Bo nam brakuje dycha. Dobra, mam plan. Wypieprzę te rzeczy. Ty nie da. Ty brakuje nam. Ja pierdzielę. Nam tak mało brakuje. Ale jednocześnie gówno. Zobacz, jeden król, jeden brudas. Próbować? Dobra, luj, zaryzykujmy wszystko. Jest duża szansa, duża szansa. Teraz dało dycha, teraz dało dycha. I co teraz? Dwie pary i luj? Ty dwie pary jak brudas, nie? A użyć go, czy nie? Ej, użyć go? Czy on się sam użyje? On sam będzie działał. Okej. To muszę zagrać, no. O kurde, ty jakie... Co? To my już mieliśmy wygraną dawno temu. Ja... 7 dolków, ty. Wygraliśmy giga easy, ale to tutorial, no. Dobra, czekaj, a brać to? Teraz boss, tak? Zmień do 3 wybranych kart w kiery. Czyli tak naprawdę jakbyśmy mieli 2 kiery, to damy to i mamy kolor, tak? Czy jak to się nazywało? Ty, to może weźmiemy to i kolor zapieprzymy. Które to jest kier? Które to jest kier? Zrobić opening? Arkana. Dobra. All card. Co jest? Losowego Jokera otrzymujesz. Mnoży pół... Ty, lepiej Jokera chyba, bo to będzie już pasyw na potem, nie? A musimy i tak 5 zebrać. 2 karty. Zamień kartę po lewej w kartę po prawej. Do 3 wybranych kart w trefle. To jest to samo co to. Co to w dupa jest? Zaciąga dług do wartości minus 20. Ale to w grze nie będzie działało. Sprzedać to? Zaciągnąć dług i sprzedać. Użyję to. Zobacz to. Jak tego użyć? Jak się dług zaciąga? W grze dopiero? Kup coś po prostu. Dobra, to kupuję to. Dzięki. Ty, to jeszcze opening Celestiala, co? Przepraszam. Nie.
Nie ma. To jest tylko gra. Inne są rzeczy nielegalne. Dobra, opening, chodźcie. Zwiększa poziom układu full. Full daje mnożnik plus 2 oraz 25 żetonów. Poker. Para. Dobra, full, on jest dobry. I zagramy na fulla. Co się stało? Gdzie ta karta? Gdzie ta karta? Ale czekaj, gdzie ta karta? Co to w dupę było? To kup? Dwie pary, mnożnik 1,20 sztuk. No nie wiem, na razie nie. Dobra, grajmy na razie. Boss, tak? Czekaj, odrzuca dwie losowe karty za rozegraną rękę, czyli za to. Zdobądź przynajmniej 600. Podnieś stawkę. Podbij stawkę do wszystkich przeszkadzajek. Co? Nie, nie kupuję uranu do wsiaka. Ej, ja nie miałem mieć teraz 9? Jak kupiłem łapę? Czy to nie działa? Dobra. Jak podbić stawkę? Dobra, król, ten. Dychy tylko brakuje. O ja pierdziele, dyszki brakuje. Dobra, na razie zagrajmy parę. Bo i tak trzeba coś grać. Nie ma co chyba skipować z bomby. Bo mogę zagrać 5 razy karty, tak? To niech poleci para. Czekaj, mogę... Kier to jest co? Co to jest kier? Które to jest kier? Z tych, co mam. To? A, tu jest napisane. Kier, serce. Ty, mogę to i tego pokera zapieprzyć. Ty, nie pokera, kolor. Warto? Ej, ale z takich gównianych kart to nie ma co chyba. Ty, nam jedna brakuje do kolora. To nie gram. To nie gram. Wszystko zroluję. Jedna brakuje do kolora. Jedna. Roluję to po prostu. I teraz wypadnie jedno serce, mamy kolor. Wypadło. Jest! Ale mnóżnik. I teraz Joker się skastuje? A nie mogę przejściu zagrać kart? Czemu? No dobra. Kolor leci. Ej, poczekaj. Pyk, 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 pyk. Joker? Ej, to jest win? 500. Jeszcze dużo brakuje. Król dycha. Ty, chyba że zapieprzyć tego, słoneczko. I kolor z bomby? Ma to sens? A, Joker się zawsze używają, okej. Minus 12, no ja na tego. Tygo, nitin, tygo, tyny. Nie ma? Nie ma co tego kastować? No dobra. To odrzucę po prostu. Ty, zaraz mamy kolor kolejny. Tak naprawdę, luj. Spróbuję jeszcze raz kolor zapieprzyć. Tyle, nie? Jednego brakuje. Czaj. 9, 8, 7, 6, 5. Dobra. Lecimy. Zagraj. To jest co, co teraz dałem? Street, tak? Ty, ale upeta gierka, win, nie? Ty, to jakie ilości potem trzeba? Dobra. Bosik pokonany.
A, bo to za każdą rękę byłby dolar, to niepotrzebnie rękę wziąć. A nie, no tak. Miałem kolor, to był mocny. Ale mogłem to ograć tak, żeby ten... Żeby w ogóle tego nie skastować. Co to jest? Każdy zagrany karta w kolorze karo daje mnożnik 1,5 przy zdobyciu punktów. Ej. To jest opa. Mnoży +1 na każdą kolejną rękę zagraną bez punktującej figury karcianej. Czyli tam król i tak dalej. Chyba to lepsze. Czy nie? To? W sumie obydwa możemy tak naprawdę i luj. Będziemy mieli 4 jokery. Jeśli jakiś trafi lepszy, to się go zagra i luj. Sens to ma? Ale figury, no to ja bym... Nie wiem, jak często to się skastuje. 6 dolków w dupę. Dobra, nie grajmy tego jednak. Idziemy dalej. 800 teraz. Pomiń? Nie, gramy. Mała w ciemno. I musimy teraz 800 zebrać, tak? Cześć, 3, 3, 3. Ty, mamy tego. Pokera. A nie, to full. Nieważne. Karo to jest... Mamy dwie, czyli co? Dwa razy się skastuje ten? A sprawdźmy, co się stanie. O kurde! Ale to jest OP! 1500! Na hita chłopa połamaliśmy. Chłop na hita połamany. A zawsze jest dolar za każdą rękę. Jaka została? Mnoży +12, jeśli zagrana ręka zawiera streeta. Jo pierdziele, tu każdym streetem mamy zawsze wina. Ty! Ej, jak? Ej! 50% zawsze na dolara, przecież to taki snowball poleci, gramy to. W dupie to mam. 50% na dolara. Najwyżej coś sprzedam. Gramy. Rzucuję Rukaszu trochę dużo, ale zobaczymy, no. Dobra, czekaj, i to on daje tego. Street. Street to był. A od najmniejszej do największej. O jest. A to za każdą figurę, czyli na pewno musimy. Czekaj. Mamy prawie streeta. Na pewno musimy figury grać, bo za to jest szansa na dolara. Ale czekaj, odrzucić lepiej, bo za każdą pozostałą rękę dostajemy dolara, więc nie ma co na pałę grać. Dychy potrzebujemy 10. Czekaj, dama, jakby była. O Boże, jakby była dama dycha. To mamy to, nie? Ej, dobra, mam plan. Wypieprzam te wszystkie rzeczy. Jest dycha. Ej, dycha 9. Jest dama. Ja pierdziele, jak siadł. Ej. Ej, one shot. To będzie one shot. Nie, czekaj, co jest? Ej. Czemu to się nie liczy za ten? A, bo tak musi być, tak? Street. Kolor. Czekaj, co daje więcej? Kolor czy... Kolor ma... Czekaj, kolor to jest razy 4. Street razy... Cztery, tylko że my streeta mamy razy 12, więc street lepszy. Bo street jest razy 12. To streeta damy i jest win.
Jopi. Ej! Dolar! Dolar wpadł! Wpadł dolar! Czekaj! To jest za niegranie figur, a nie za granie. Ten dolar. Nie gramy figurami od teraz. Trzeba zarobić. Każda zagrana karta zalicza się do punktacji. Dobra, nieważne. Na razie trzeba się odkuć. Mnożnik plus 3. A mogę chokery na później odłożyć i je wymieniać, czy nie? Czy da się mieć 5 i luj? Co, 5 golda od setki? Co? Jak od setki w dupa? Dobra, gramy. Bosik. Podnieś stawkę. Jak podnieś stawkę, widzowie? Jak podnieść stawkę? Ja mam wrażenie, że połowa jokerów w tej grze. Co? Czekaj, jak podnieść stawkę? Bo nie mogę kliknąć tego. Podbiłbym staweczkę. O kurwa. Ty, on ma kontry. Dobra, trzeba by odrzucić. No, chyba odrzucimy to. Odrzucimy te trzy. Czekaj, to zostawię, bo on będzie dawał to. Czekaj, raz, dwa, trzy. Jobka brakuje i mamy tego. Streeta. Kurde, ryzykujemy? Zapieprzmy parę, a potem się zobaczy, dobra? Dolar wpadł. Gdzie Jopek? Czerwone mam 4, raz, dwa, trzy. W sensie, no mogę to niby. Tylko czy warto? Zamieniłbym to. To. W sumie nieważne co, no bo to już i tak bym miał co trzeba. Ale ja mogę bez tego wygrać. I opasa potrzeba. Co to jest? Dwie pary. Dwie pary wystarczą? Jak będzie blisko detka, to się to skastuje i tak wygramy. Five head? Tylko, że street by nam na stówę grę wygrał. To może zagrajmy po prostu parę. Dobra, zagrajmy parę. Kreślano może to ci zniknie, tak skastować, ale ja ją trzymam, bo dolara może dać, o to chodzi. Ale w sumie, to ja muszę wygrać, a nie farmić golda. Aha, nic nie wpadło z sum. Jopka nie dało, ale mamy tego. Nie, czekaj, 10, 9, 8... Nie mamy nadal, jopka nadal nie ma, ja pierdziel. Co, znowu parę zapieprzyć? Raz, dwa, trzy. No jopka brakuje, pieprzonego w dupa. Dwie pary, nie. Bo to do jopka tu brakuje i mamy w tego, streeta, to na pewno wygramy. Ty, ale mamy dwa streety prawie. Da się to jakoś ten? Ta, dziewiątkę też pierwsze, no. Dwa dolary wpadły! Mamy jedno zagranie.
Gdzie Jopek? Nie ma Jopka znowu. Dobra, odrzućmy te dwie. Odrzućmy te dwie. Aha, dwóch królów jest. Ale nie mogę, mówię wam, zaraz będzie stryjec, czuję to. Gdzie jest Jopek? Zaraz będzie stryjec. Kolor mamy. Nie mamy. Dobra, odrzucam te trzy. Jak nie da Jopka, kastuję to i kolor i win. I tak. No zobacz. Nie dało Jopka zasranego. Muszę to skastować. Jak się to używa? Dobra, kastuję. Ale to mamy tego, nie? Kolorucha. Ale czy to wystarczy, to nie wiem w sumie. Zobaczmy. A jeszcze jedną rękę mam. Nie no, to na pewno wystarczy. Ja pierdzielę, nie. Nie wytrzymam. Bo Jopka brakowało. Teraz dziewiątki i ósemki brakuje. Jakieś rady? Ja tu nic nie mam chyba. Ty, dedek się szykuje. Co wtedy, jak jest dedek? Co, jak jest dedek? Co, jak jest dedek? Od nowa, od pierwszego tego za 400? Prawie kolor? No ale to jest ostatni ruch ręki. Tak? Czy będzie jeszcze jeden, jak będzie 0? Ty rozumiesz, że Jopka szukałem 8 rzutów ręką i nie dało? Dobra, zróbmy tak, to może wpadną 2 dolary. Tylko czy te dolary przechodzą na dalsze gry, to nie wiem. Najlepsza ręka 1900. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...